Rozdział szesnasty. Proszę pani, proszę pani, czy to prawda, że W Stongate zgrasuje truciciel? Gina aż podskoczyła, słysząc za plecami nieoczekiwany szept. Odgarnęła włosy z czoła. Na policzkach i na spodniach miała smugi farby. Wraz z kilkoma pomocnikami była zajęta malowaniem Nilu o zachodzie słońca dekoracji do planowanego spektaklu? Pytanie zadał Wernie. Młody chłopak, który uprzednio udzielił jej cennych wskazówek na temat różnych sposobów otwierania zamków. Palce Erniego pracowały równie zręcznie przy tworzeniu scenicznych rekwizytów. Był doskonałym pomocnikiem. Teraz jego oczy błyszczały ciekawością. W instytucie mówi się tylko o tym relacjonował. Ale to naprawdę nie był żaden z nas. To nie w naszym stylu. Poza tym nikt z nas nie zrobiłby krzywdy pani Serokold. Nawet Jenkins. Co innego, gdyby chodziło o tę starą jędzę. Proszę tak nie mówić o pannie Bellever. Przepraszam, wyrwało mi się. Co to była za trucizna? Czy strychnina? Ofiara dostaje okropnych skurczy i umiera w męczarniach. A może kwas pruski? Nie wiem, o czym ty mówisz. Erni. Erni popatrzył na nią szelmowsko. Założę się, że pani wie. Mówią też, że to pan Aleks przywiózł z Londynu zatrute czekoladki. Ale to nieprawda. Pan Aleks nigdy by tego nie zrobił. To już prędzej pan Baumgarten. On się zawsze tak szpetnie wykrzywia podczas gimnastyki. Don i ja uważamy, że on nie jest całkiem tego. Oczywiście, że Aleks by tego nie zrobił, powiedziała Gina. I zabierz stąd terpentynę, Ernie. Stoi w samym przejściu. Chłopak posłuchał, mrucząc przy tym do siebie. Nie do wiary, co się tutaj wyprawia. Wczoraj załatwili starego Gulbremcena, dzisiaj znowu jakiś tajemniczy truciciel. Znowu zwrócił się do Giny. Myśli pani, że to ta sama osoba? A co by pani rzekła na to, gdybym powiedział, że wiem, kto wykończył Guldbramcena? Przecież nie wiesz. Tak pani uważa? Przypuśćmy, że byłem poprzedniego dnia na dworze i widziałem to czy tamto. Jak mogłeś być wieczorem na dworze? Przecież po wieczornym apelu drzwi instytutu zawsze są zamykane. Co tam apel? Mogę wychodzić, kiedy zechcę. Zamki nie stanowią dla mnie żadnego problemu. Wychodzę na dwór, kiedy tylko mam ochotę, po prostu dla zabawy. Wolałabym, żebyś nie karmił mnie tymi wszystkimi kłamstwami, rni. Kto tu kłamie? Ty. Przechwalasz się, opowiadając różne, wyssane z palce historyki. To pani tak twierdzi. Niech no pani poczeka. Aż przyjdą gliny i zapytają mnie, co widziałem wczoraj wieczorem. A co widziałeś? Teraz chciałaby pani wiedzieć. Gina pogroziła mu jarni, przezornie odsunął się na bok. Z zakulis kulis wynurzył się Stefan. Po chwili wraz z Giną skierowali się w stronę domu. Wszyscy już wiedzą o tych zatrutych czekoladkach, odezwała się Gina. Mam na myśli chłopców z instytutu. Jak mogli się dowiedzieć? Strzały. Takie wiadomości szybko się rozchodzą. Stefan wzruszył ramionami. Wiedzą też o bilecie wizytowym Aleksa. Swoją drogą, czy nie sądzisz, że to bardzo głupie ze strony tego kogoś wkładać do pudełka wizytówkę Aleksa? Skoro on sam przyjechał tutaj na weekend. Tak. Ale kto mógł przewidzieć, że Alex przyjedzie. Zdecydował się przecież w ostatniej chwili i zatelegrafował. Może paczka z czekoladkami była już wtedy w drodze? Ale gdyby Alex się tu nie pojawił, pomysł z jego wizytówką nie byłby wcale taki zły? Alex przysyła czasami carolinę czekoladki. Czego natomiast nie mogę pojąć, to to, dlaczego ktoś mógłby pragnąć śmierci babuni, wpadła mu w słowa Gina. Tak, naprawdę nie do pomyślenia. Babunia jest taka kochana. Przecież wszyscy ją wręcz uwielbiają. Stefan nie odpowiedział. Gina popatrzyła na niego ostro. Wiem, o czym myślisz, Steve. Naprawdę? Tak. Myślisz, że Walter jej nie uwielbia. Ale łoli nie byłby zdolny do morderstwa. Co za idiotyczny pomysł. Oto słowa prawdziwie lojalnej małżonki. Nie mów do mnie takim kpiącym tonem. Wcale nie kpię. Jestem przekonany, że jesteś lojalną żoną i podziwiam cię za to. Ale, Gino, kochanie, przecież tak dłużej być nie może. Nie wiem, co masz na myśli. Steve. Ależ wiesz, wiesz doskonale, ty i Walter nie pasujecie do siebie, po prostu nie pasujecie. On też zdaje sobie z tego sprawę. Pewnego dnia, może już niebawem, rozejdziecie się, oboje będziecie wtedy o wiele szczęśliwsi. Och, Steve, nie bądź durniem! Stefan roześmiał się. Bądź, że ty wreszcie szczera. Nie możesz przecież powiedzieć, że pasujecie do siebie, ty i Walter, albo że on czuje się tutaj szczęśliwy. Nie wiem, co się stało Walterowi, krzyknęła Gina. Bez przerwy się o coś dąsa. Nic nie mówi, chodzi na burmuszony. Sama nie wiem, co mam robić. Przecież przedtem było nam dobrze ze sobą, sądziliśmy, że wszystko układa się wspaniale. A teraz jakbym miała do czynienia z zupełnie obcym człowiekiem. Dlaczego ludzie tak się zmieniają? Czy ja także się zmieniłem? Nie, kochany, ty jesteś zawsze taki sam. Czy pamiętasz, jak biegałam wszędzie za tobą, gdy przyjeżdżałeś w czasie ferii? Jak nie dawałam ci spokoju. A ja uważałem cię wtedy za wstrętnego, dokuczliwego Bachora. Co za głupiec był wtedy ze mnie. Dzisiaj sytuacja zupełnie się odwróciła. Masz mnie dokładnie tam, gdzie chciałaś mnie mieć. Głupiec. Rzuciła Gina i szybko zmieniła temat. Czy sądzisz, że Ernie kłamie? Mówi, że wczoraj wieczorem był na dworze i że mógłby nam sporo powiedzieć na temat morderstwa. Myślisz, że to może być prawda? Prawda? Oczywiście, że nie. Po prostu chcę być ważny. Tak, chyba tak. Ale mimo wszystko zastanawiam się. Szli dalej nic nie mówiąc. Promienie zachodzącego słońca oświetlały zachodnią elewację domu. Inspektor Kary popatrzył w tę stronę. Tak więc poprzedniego wieczoru zaparkował pan samochód mniej więcej w tym miejscu? zapytał. Aleks Restarik zastanowił się przez chwilę. Tak, chyba tutaj powiedział w końcu. Trudno jest mi określić dokładniej, wtedy była taka mgła. Ale to było gdzieś w tym miejscu. Inspektor kary rozglądał się przez chwilę. Wysypana żwirem droga zataczała łagodny łuk. W miejscu gdzie stali, z pomiędzy krzewów rododendronów wynurzała się elewacja ogrodowa domu z tarasem i schodami opadającymi ku trawnikom. Przesłonięta częściowo szpalerem cisów. Żwirowa droga biegła dalej półkolem, wijąc się między domem a stawem w parku. Wreszcie kończyła się przy wschodniej fasadzie niewielkim podjazdem. Doczt! zawołał inspektor. Posterunkowy doczt rzucił się do biegu, niczym nakręcony sprężyną. Przebiegł ukosem przez trawnik, wbiegł po schodach na taras i wpadł do domu bocznymi drzwiami. Wkrótce potem poruszyła się zasłona w jednym sokien. Za chwilę posterunkowy ponownie pojawił się w bocznych drzwiach i odbył swój bieg przez trawnik w przeciwnym kierunku. Sapał przy tym niczym lokomotywa. Dwie minuty i czterdzieści dwie sekundy powiedział inspektor, spoglądając na stoper. A więc nie zajęło to zbyt wiele czasu, nie sądzi pan? Jego ton był bardzo uprzejmy. Nie biegam tak szybko jak pański sierżant odparł Alex Restarik. Zakładam oczywiście, że mierzył pan czas, jaki byłby mi potrzebny do popełnienia tej zbrodni. Stwierdzam tylko fakt, że miał pan sposobność tego dokonać, nic więcej. Nie oskarżam pana, panie Restarik. Na razie. Alex odwrócił się do posterunkowego doczta, który ciągle jeszcze z trudem łapał powietrze. Nie biegam wprawdzie tak szybko jak pan, ale jestem chyba w lepszej formie, stwierdził. Tej zimy przeszedłem brą i to usprawiedliwiał się doczt. Aleks ponownie spojrzał na inspektora. Ale mówiąc poważnie, nawet jeśli teraz usiłuje mnie pan wprawić w zakłopotanie i pilnie obserwuje moje reakcje, cóż, my artyści jesteśmy tacy wrażliwi, to przecież nie może pan serio przypuszczać, że miałem z tym coś wspólnego, nie wysłałbym przecież pudełka zatrutych czekoladek z własną wizytówką. Może tak właśnie mieliśmy pomyśleć. Istnieje coś takiego jak podwójny blef, panie Restarik. Ach tak. Policja jest naprawdę pomysłowa. Nawiasem mówiąc, czy te czekoladki rzeczywiście były zatrute? Tak. Sześć czekoladek z wiśniowym nadzieniem z górnego rzędu było zatrutych. Zawierały akonitynę. To nie jest moja ulubiona trucizna, panie inspektorze. Ja osobiście mam słabość do kurary. Kurare wprowadza się do organizmu przez układ krwionośny, nie przez żołądek, panie Restarik. Proszę, proszę, jaka ta nasza policja jest wykształcona? rzucił Aleks z tonem pełnym podziwu. Inspektor Kary przypatrywał się młodemu człowiekowi Sukosa. Zauważył lekko szpiczaste uszy, zupełnie nieangielskie, jakby trochę mongolskie rysy twarzy i błyszczące oczy o duwiącym wyrazie. Doprawdy trudno było zgadnąć, o czym ten człowiek naprawdę myśli. Satyr, a może raczej faun? Tak, przekarmiony faun stwierdził inspektor i ta myśl wydała mu się w jakiś sposób niemiła. Spryciarz, ale i mądra głowa taki inspektor najkrócej scharakteryzowałby Aleksa Rostarika, z pewnością mądrzejszy od brata. Zdaje się, że matka była Rosjanką. Dla inspektora karego słowo Rosjanie miało dokładnie ten sam wydźwięk, co słowo Hunowie. Wszystko co w jakikolwiek sposób wiązało się z Rosją, było złe i gdyby okazało się, że to Aleks Restarik zamordował Gulbramcena, inspektor czułby się w pełni usatysfakcjonowany. Niestety, jak dotąd wcale nie był przekonany o winie Aleksa. Posterunkowy doczt, który wreszcie złapał oddech, powiedział. Poruszyłem zasłoną, jak pan sobie życzył, sir i policzyłem do trzydziestu. Przy tej okazji zauważyłem, że jedna z żabek jest oderwana. Tak więc z zewnątrz można zobaczyć, czy w pokoju pali się światło. Czy wczoraj wieczorem zauważył Pan światło w tym pokoju? Zwrócił się inspektor do Aleksa. Przez tę mgłę w ogóle nie widziałem domu. Czasami mgła rozstępuje się na moment. Nie, samego domu nie widziałem ani przez chwilę. Włącznie zarysy budynku obok. Wynurzał się z mgły, jakby się nagle materializował. Miałem wrażenie, że to spichrz w dokach, a że przygotowuje właśnie wystawienie nocy w Limehaus. Tak, wspominał już pan, przerwał inspektor. Mam zwyczaj patrzenia na wszystko z punktu widzenia scenicznego, a nie zwykłej rzeczywistości. Rozumiem. Jednak obraz sceniczny także ma w sobie coś rzeczywistego. Nie bardzo rozumiem, panie inspektorze. No przecież obraz na scenie jest zbudowany z prawdziwych materiałów. Z płótna, drewna, farby, tektury. Złudzenie powstaje w oku patrzącego, a nie na samej scenie. To znaczy, że naprawdę wszystko jest rzeczywiste, zarówno gdy popatrzymy na to od strony widowni, jak i od strony kulis. Alek zwrócił się do inspektora z nagłym ożywieniem. A wie pan, panie inspektorze, że to bardzo interesująca uwaga. Przyszło mi do głowy pewne rozwiązanie. Do nowego przedstawienia? Nie, nie do nowego przedstawienia. Mój Boże, czy wszyscy byliśmy aż tak ślepi? Inspektor kary i posterunkowy dotrzli przez trawnik kierując się w stronę domu. Aleks przypuszczał, że szukają odcisków stóp, ale mylił się. Z szukaniem śladów policja uporała się już rano. Bez skutku, zresztą, gdyż w nocy padał ulewny deszcz. Aleks szedł wolno pod jazdem. Z rozmyślań wyrwał go widok dżiny spacerującej ścieżką nad brzegiem stawu. Dom był usytuowany na niewielkim wzniesieniu. Od wysypanego żwirem podjazdu teren opadał łagodnie w dół ku wodzie otoczonej kępami rododendronów i innych krzewów. Alek z szybkimi krokami pokonał odległość dzielącą go od Ginny. Gdyby usunąć stąd to wiktoriańskie monstrum, mielibyśmy śliczny obrazek sceniczny, powiedział, mrużąc oczy: Jezioro łabędzie i te, Gino, jako królewna łabędzi. Chociaż, jak się dobrze zastanowić, przypominasz raczej królową śniegu, bezlitosna, pragnąca za wszelką cenę przeprowadzić własną wolę, bez śladu łagodności i współczucia. Jesteś bardzo kobieca, Gino. Jakiś ty złośliwy. Dlatego, że nie dałem się nabrać na twoje sztuczki? Musisz być z siebie bardzo zadowolona. Masz nas wszystkich tam, dokąd chciałaś nas doprowadzić. Stefana, mnie, swojego męża. Mówisz głupstwa. Bynajmniej. Stefan jest w tobie zakochany, ja jestem w tobie zakochany, a biedny Walter jest nieszczęśliwy. Czegóż więcej może pragnąć kobieta? Gina popatrzyła na niego i wybuchnęła śmiechem. Aleks energicznie skinął głową. Jak widzę, jesteś przynajmniej szczera. Bardzo mnie to cieszy. Nie starasz się nikomu wmówić, że nie wypróbowujesz bez przerwy swojej siły przyciągania i że jest ci bardzo żal tych wszystkich biednych mężczyzn, na których robisz takie wrażenie. Ty po prostu cieszysz się, kiedy mężczyźni ulegają Twojemu urokowi. Nawet jeśli jest to ten mały Edgar Lawson. Czy nie mam racji, okrutnicą? Gina popatrzyła na niego poważnie i powiedziała zdecydowanie: To nie trwa nigdy zbyt długo. Sam o tym wiesz. Kobietom żyje się na tym świecie o wiele trudniej niż mężczyznom. Łatwiej je zranić. Potem mają dzieci i stają się tak bardzo zależne. A gdy stracą już swoją urodę, mężczyźni, którzy je przedtem kochali, przestają kochać. Kobiety są oszukiwane. Odsuwane na dalszy plan. Nie oskarżam mężczyzn, pewnie byłabym taka sama. Nie lubię ludzi starych, szpetnych, cierpiących, narzekających na kłopoty albo śmiesznych, takich jak nasz Edgar, który biega dookoła i wyobraża sobie, że jest Bóg wie kim. Mówisz, że jestem okrutna. To świat jest okrutny. Prędzej czy później będzie on okrutny także i dla mnie. Ale na razie jestem młoda, ładna i pociągająca. Uśmiechnęła się promiennie. Cieszę się tym, Aleks, po prostu cieszę się. Dlaczego miałabym tego nie robić? Tak, dlaczego nie? Ale ja chciałbym się dowiedzieć, jakie są twoje plany? Wyjdziesz za Stefana, czy poślubisz mnie? Jestem żoną Waltera. Przejściowo. Każda kobieta ma prawo raz się pomylić w tych sprawach. Ale nie ma powodu, aby taki błąd ciągnąć w nieskończoność. Chciałbyś mnie poślubić? Jakoś nie mogę sobie ciebie wyobrazić w roli żona tego mężczyzny. Nalegam na małżeństwo. Romanse zawsze uważałem za takie staromodne. Kłopoty z paszportem, z meldowaniem się w hotelach. Nie, to nie dla mnie. Nigdy nie będę miał kochanki, chyba że byłaby to jedyna droga do zdobycia ciebie. Gina roześmiała się srebrzyście. Bawisz mnie, Alex. To moja wielka zaleta. Stefan jest o wiele przystojniejszy niż ja. Jest też bardziej namiętny, a kobiety to lubią. Ale namiętność bywa nużąca w małżeństwie. Życie ze mną będzie dla ciebie o wiele bardziej zajmujące. Czy chcesz przez to powiedzieć, że jesteś we mnie do szaleństwa zakochany? Nawet gdyby tak było, nigdy bym ci tego nie wyznał. Natomiast składam ci najzupełniej poważną ofertę małżeńską. Będę to sobie musiała przemyśleć, powiedziała Gina z uśmiechem. Oczywiście. Musimy też zadbać o to, by Walter zbytnio nie cierpiał. Mam dla niego wiele sympatii. Jakimże piekłem dla niego musi być małżeństwo z tobą i to, że wciągnęłaś go w tę przesyconą filantropią rodzinną atmosferę? Ale z ciebie łotrzyk, Alex. Łotrzyk, który potrafi obserwować. Czasami wydaje mi się, że Walternic już do mnie nie czuje, stwierdziła Gina. Prawie nie zwraca na mnie uwagi. Drażnisz go, a on nie reaguje? To rzeczywiście przykre. Gina gwałtownym ruchem uniosła dłoni i wymierzyła mu siarczysty policzek. Tołcz. Zawołał Alex. Złapał ją w objęcia i zanim zdążyła zareagować, przycisnął swoje wargi do jej ust w namiętnym pocałunku. Opierała się przez chwilę, potem uległa. Gina. Oboje odskoczyli od siebie. Przed nimi stała Mildred Strait z płonącymi policzkami i drżącymi wargami. Przez chwilę nie potrafiła wydobyć z siebie głosu. Oburzające, wstrętne. Ty podła, zepsuta dziewczyno. Jesteś zupełnie taka sama jak twoja matka. Ta sama krew. Od początku wiedziałam. Zupełnie niemoralna. Zdeprawowana. Jesteś nie tylko łajdaczką. Jesteś morderczynią. Tak, wiem, to Ty jesteś morderczynią. Cóż Ty możesz wiedzieć? Nie bądź śmieszna, Ciociu Mildred. Dzięku Bogu nie jestem Twoją ciotką. Nie ma między nami więzów krwi. Nie wiesz nawet, kim była Twoja matka, skąd pochodziła. Wiesz za to dokładnie, kim była Moja matka i kim był mój ojciec. Jak myślisz, jakie dziecko wzięli sobie na wychowanie? Prawdopodobnie dziecko jakiejś kryminalistki, może nawet prostytutki, powinni byli przewidzieć, że ta zła krew się w tobie odezwie. Jesteś półkrwi włoską, stąd to upodobanie do trucizny. Jak śmiesz tak mówić? Mówię, co mi się podoba? Ktoś przecież usiłował otruć moją matkę. Kto jest najbardziej podejrzany? Kto dziedziczy wielki majątek po jej śmierci? Właśnie ty. Nie myśl sobie, że policja przeoczy ten fakt. Mildred Strait oddaliła się szybko, cała rozdygotana. Patologia skomentował Alex. Przecież to przypadek patologiczny. To bardzo interesujące. Czy zmarły kanonik Strait kiedykolwiek może miał jakieś zahamowania natury religijnej? A może, impotencja? Nie bądź niesmaczny, Alex. Nienawidzę jej, nienawidzę. Gina potrząsnęła dłońmi zaciśniętymi w pięści. Na szczęście nie nosisz noża w pończoszy. Inaczej nasza miła pani Strait mogłaby zapoznać się z morderstwem z punktu widzenia ofiary. Uspokój się, Gino. Nie bądź taka melodramatyczna. Nie występujesz przecież we włoskiej operze. Jak ona śmiała. Jak śmiała powiedzieć, że usiłowałam otruć babunię. Cóż, kochanie, ktoś przecież usiłował to zrobić, a nie da się ukryć, że ty masz motyw. Ależ, Alex. Gina popatrzyła na niego wzburzona. Nie chcesz chyba powiedzieć, że policja też tak myśli? Nikt nie wie, co myśli policja. Ci panowie potrafią doskonale się maskować. I wcale nie są głupi. O, właśnie. Dobrze, że sobie przypomniałem. Dokąd się wybierasz? Przemyśleć to, co mi przyszło do głowy. Rozdział siedemnasty Mówisz, że ktoś próbował mnie otruć? W głosie Cari zbrzmiało brzmiało zakłopotanie. Wiesz, naprawdę nie potrafię w to uwierzyć. Milczała przez chwilę, siedząc z przymkniętymi oczami. Chciałem ci tego oszczędzić, moja droga odezwał się łagodnie Lewis. Wyciągnęła do niego rękę niemal bezwiednym ruchem, a on ją troskliwie. Panna Marple, siedząca obok nich, ze współczuciem potrząsnęła głową. Carrie Lewis otworzyła oczy. — Czy to prawda, Jane? — zapytała. — Obawiam się, że tak. A więc wszystko jest. Zawahała się przez moment. Zawsze wydawało mi się, że wiem, co jest prawdą, a co nie jest. Pewne rzeczy sprawiały wrażenie nierealnych, a jednak były realne. Czyżbym się myliła co do wszystkiego? Ale kto mógłby mi zrobić coś takiego? Nie wierzę, aby w tym domu ktoś chciał mnie zabić. Myślałem tak samo, powiedział Lewis, ale myliłem się. I Christian o tym wiedział? Tak, to wszystko tłumaczy. Co tłumaczy? Chciał wiedzieć Lewis. Jego zachowanie odparła Kari Luis. Było takie dziwne, zupełnie inne niż zwykle. Coś go wyraźnie gnębiło. Sprawiał wrażenie, jakby chciał mi coś powiedzieć, ale w końcu nie powiedział nic. Pytał tylko: Czy mam zdrowe serce? Czy dobrze się czułam ostatnio? Może chciał mi dać wskazówkę, ale dlaczego nie powiedział wprost? Byłoby to o wiele łatwiejsze niż takie krążenie wokół tematu. Nie powiedział, bo chciał ci oszczędzić bólu, Carolinę. Bólu? Ale dlaczego? Ach, tak, rozumiem. Więc przypuszczasz, że. Mylisz się, Lewis. Zapewniam cię, że się mylisz. Lewis Serokold wyraźnie unikał spojrzenia żony. Nie miej mi tego za złe, powiedziała Kari Louise po krótkiej chwili milczenia, ale nie mogę uwierzyć, aby te incydenty, jakie miały miejsce ostatnio, były prawdziwe. Atak Edgara na ciebie, Gina i Stefan, te zatrute czekoladki. Nie, to po prostu nie może być prawdą. Nikt się nie odezwał. Kari Louise westchnęła. Myślę, że żyłam do tej pory w świecie urojnie powiedziała. Wybaczcie mi, ale chciałabym zostać teraz sama. Muszę spróbować zrozumieć to wszystko. Panna Marple schodziła ze schodów. Stojący w drzwiach holu Alex Restarik wykonał zapraszający gest. Proszę, proszę powiedział takim tonem, jakby cały hol należał do niego. Myślałem właśnie o wczorajszym wieczorze. Lewis Serocold, który opuścił pokój Cari Louis chwilę po pannie Marple, minął ich, przeszedł przez hol i zamknął się w swym gabinecie. Próbuje pan zrekonstruować zbrodnie? zapytała Alexa ze źle ukrywaną ciekawością pannę Marple. Słucham popatrzył na nią ze zmarszczonym czołem. Potem jednak odprężył się. Ach. O tym pani myśli. Niezupełnie. Próbuję spojrzeć na całą sprawę z zupełnie odmiennego punktu widzenia. Wyobraziłem sobie, że ten hol jest teatrem. Niech pani podejdzie bliżej i spróbuje spojrzeć na to pomieszczenie oczami widza w teatrze. Światła, wyjścia, wejścia, dramatis personae, odgłosy dobiegające z kulis. Tak, to bardzo interesujące. Niestety nie jest to mój własny pomysł. Podsunął mi go inspektor kary. Ten człowiek lubi się znęcać. Robił wszystko, co w jego mocy, aby napędzić mi stracha. I udało mu się. Nie jestem pewien, powiedział Alex i podśmiewając się ze zmęczenia posterunkowego doczta, opisał barwnie eksperyment, jaki przeprowadził inspektor. Odczucie upływającego czasu bywa często bardzo mylące, dodał. Nieraz człowiekowi wydaje się, że coś trwało bardzo długo, podczas gdy w rzeczywistości była to tylko chwila. W istocie przyznała panna Marple, rozglądając się uważnie po holu i usiłując wczuć się w rolę publiczności w teatrze. Tył sceny stanowiła ściana pokryta tapetą, skryta teraz w półmroku. Po lewej stronie sceny stał fortepian. Po prawej znajdowało się okno, obok którego stało krzesło. Drzwi prowadzące do biblioteki były usytuowane właśnie w sąsiedztwie okna. Taboret przy fortepianie był oddalony od drzwi wiodących na korytarz nie więcej niż o dwa metry. Dwa bardzo dogodne wyjścia. Oczywiście publiczność mogła je doskonale widzieć. Jednak poprzedniego dnia publiczności nie było. Nikt nie spoglądał na scenę. Tak jak to teraz czyniła panna Marple. Poprzedniego wieczoru publiczność siedziała plecami do sceny. Panna Marple zastanawiała się, ile czasu potrzeba, aby wymknąć się z holu, przebiec przez korytarz, zastrzelić Cena i wrócić. Pewnie niezbyt wiele. Gdyby to zmierzyć w minutach i sekundach, nie wyszłoby tego dużo. Co miała na myśli Cary Louis, mówiąc do męża? Więc ty przypuszczasz, że mylisz się, się. Muszę przyznać, że tamto spostrzeżenie inspektora było szalenie trafne, powiedział Alex, wyrwając pannę marple z zamyślenia. Stwierdził on mianowicie, że dekoracja na scenie jest czymś realnym, wykonanym z drewna i papieru połączonych klejem Realnym zarówno po stronie pomalowanej, jak i niepomalowanej. Złudzenie. Jak to trafnie ujął inspektor, powstaje w oku patrzącego. Dokładnie na tym samym polegają sztuczki iluzjonistów, zauważyła panna Marple. Tylko, że oni często posługują się lustrami. W tym momencie do holu wszedł lekko zdyszany Stefan Restarik. Wiesz, Alek, zaczął ten mały Ernie Greg. Pamiętasz go może? Tak, pamiętam. To ten, który grał w dwunastej nocy, prawda? Chłopak ma talent. Tak, na pewno. Ma też bardzo zręczne ręce. Jest doskonałym scenografem. Ale nie o to w tej chwili chodzi. Ten mały powiedział Ginie, że często wymyka się nocą z instytutu. Twierdzi, że wczoraj wieczorem też wychodził i że coś zobaczył. Co zobaczył? Zapytał Alex z ciekawością. Nie chcę zdradzić. Chociaż mnie się wydaje, że on zmyśla, chcąc zwrócić na siebie uwagę. To urodzony kłamca. Jednak może warto z nim porozmawiać. Zostawmy go na razie w spokoju. Niech sobie nie myśli, że udało mu się wzbudzić naszą ciekawość. Może masz rację. To do wieczora rzucił Stefan, kierując się do biblioteki. Panna Marple która nadal wczuwała się w rolę publiczności i spacerowała po holu, omal nie wpadła nagle na Aleksa. Przepraszamy pana. Popatrzył na nią lekko nieprzytomnym wzrokiem. To ja przepraszam, rzekł i dodał ze zdumieniem. Ach, to pani? Ta ostatnia uwaga wydała się pan Marple trochę dziwna, jako że przed chwilą ze sobą rozmawiali. Zamyśliłem się, powiedział Alex. Ten Ernie. Nie dokończył i jakby tknięty nagłą myślą skierował swe kroki w ślad za Stefanem. Z za zamkniętych drzwi biblioteki dobiegały odgłosy rozmowy. Jednak panna Marple, zajęta własnymi rozważaniami, nie zwracała na nie większej uwagi. Nie interesował jej wszechstronnie utalentowany Ernie ani to, czego był świadkiem, czy też twierdził, że był świadkiem. Podejrzewała, że nie widział niczego. Nie wierzyła, aby w tak mglisty, zimny i nieprzyjemny wieczór chciało mu się wymykać z instytutu i włóczyć po parku. Prawdopodobnie nigdzie nie wychodził. Po prostu blagował i to wszystko. Zupełnie niczym Johnny Blackhouse pomyślała panna Marple, która zawsze miała na podorędziu spory zapas analogicznych przypadków. Materiału do tych porównań dostarczali jej zwykle mieszkańcy Saint Mary's. Johnny Blackhouse, gdy pragnął komuś dokuczyć, zwykł umawiać złośliwie. Widziałem cię wczoraj wieczorem. Ta z pozoru niewinna uwaga była zadziwiająco skuteczna. Jakże często ludziom zdarza się przebywać w miejscach, gdzie wcale nie pragną być widziani. Panna Marple przestała myśleć o Johnim i skoncentrowała się na tym. Co jej powiedział Alex Restarik o swojej rozmowie z inspektorem? Jedna z inspektora podsunęła Aleksowi pewien pomysł. Panna Marple nie była całkowicie pewna, czy ona też ma jakiś pomysł. A jeśli tak, to czy taki sam? A może inny? Stanęła dokładnie w tym miejscu, w którym uprzednio stał Aleks Restarik. To nie jest tu rzeczywisty hol, pomyślała. To tylko tektura, drewno i płótno. Scenografia. Jej myśli krążyły chaotycznie. Złudzenie. W oku patrzącego. Posługują się lustrami. Akwarium ze złotymi rybkami. Cale metry kolorowych wstążek. Znikająca dama. Arsenał używany przez iluzjonistów. Coś ją wyraźnie nurtowało. Aleks powiedział coś takiego. Coś jej opisywał. Posterunkowy doczt z trudem łapiący oddech, zasapany. Właśnie zasapany. Oczami wyobraźni panna Marple zobaczyła podobny obraz. I wtedy zrozumiała wszystko. Ależ oczywiście. Powiedziała do siebie. To przecież musiało być właśnie tak. Rozdział osiemnasty Och, Woli, ale mnie przestraszyłeś. Wychodząca z teatru Gina cofnęła się gwałtownie, gdy w ciemności zamajaczyła sylwetka Waltera Hooda. Nie było jeszcze zupełnie ciemno. W panującym półmroku rzeczywiste kontury przedmiotów uległy zatarciu, przekształcając się w fantastyczne formy, upodabniając się do różnych baśniowych stworów. Co ty tu robisz? Zazwyczaj trudno Cię spotkać w sąsiedztwie teatru. Może szukałem Cię. Ciebie można tu spotkać prawie zawsze. Głos Waltera brzmiał spokojnie i bez nacisku, jednak Gina zadrżała lekko. To jest moja praca. Kocham ją. Kocham atmosferę teatru, zapach farby i płótna. Tak, zauważyłem, że to dla Ciebie wiele znaczy. Powiedz mi, jak długo, według ciebie, będzie się jeszcze ciągnęła ta sprawa morderstwa? Jutro ma się odbyć przesłuchanie u koronera. Dalsza rozprawa zostanie odroczona o dwa tygodnie. Tak przynajmniej dał nam do zrozumienia inspektor kary. Dwa tygodnie, powtórzył Walter w zamyśleniu: Powiedzmy, że trzy, a potem jesteśmy wolni. Ja wracam do Stanów. Och, wykrzyknęła Gina nie mogę tak nagle rzucić tego wszystkiego i uciec stąd. Nie mogę zostawić babuni. Poza tym przygotowujemy dwa nowe spektakle. Nie powiedziałem, że my wracamy do Stanów mówiłem tylko, że ja wracam. Gina przystanęła raptownie i popatrzyła na męża. gracieni sprawiła, że Walter jakby nagle urósł. Jego masywna Spokojna sylwetka nagle wydała się Ginie niebezpieczna. Górował nad nią. Groził jej. Czy to znaczy, że nie chcesz, abym pojechała z tobą? zapytała niepewnie. Tego nie powiedziałem. Ale jest ci obojętne. Czy pojadę, czy nie? To masz na myśli? Czuła wzbierający gniew. Posłuchaj mnie, Gino. Nadszedł czas, abyśmy powiedzieli sobie otwarcie o pewnych rzeczach. W chwili zawierania małżeństwa nie wiedzieliśmy zbyt wiele o sobie, nie wiedzieliśmy nic o naszych rodzinach, o naszych środowiskach i tak dalej. Sądziliśmy, że najważniejsze jest, aby było nam razem dobrze. Ten etap mamy już za sobą. Twoja rodzina nie lubiła mnie i nadal za mną nie przepada. Może mają rację, może nie pasujemy do siebie. Ale jeśli sądzisz, że mam ochotę zostać tutaj i dać się wciągnąć w ten zwariowany interes, tak właśnie oceniam wszystko, co się tutaj wyprawia, to się mylisz. Chcę mieszkać we własnym kraju, wykonywać pracę, którą sam sobie wybrałem i która mi będzie dawała satysfakcję. Chciałbym też, aby moja żona była podobna do tych kobiet, które towarzyszyły dawnym pionierom gotowe znosić wszelkie trudy, ubóstwo i ciężkie warunki obcego kraju. Może wymagam od ciebie zbyt wiele, ale jestem maksymalistą. Może zbyt cię przynaglałem do tego małżeństwa. Jeśli tak, będzie najlepiej, jeśli uwolnisz się ode mnie i zaczniesz nowe życie. Musisz wybierać. Jeśli zdecydujesz się na któregoś z tych młodych ludzi, którzy mają tyle zrozumienia dla sztuki, to twoja sprawa. Ja wracam do Stanów to świństwo zawołała Gina Mnie się tu podoba. Uważam, że mieszkanie tutaj jest zabawne. Naprawdę? Ja tak nie myślę. Może nawet o tym morderstwie powiesz, że jest zabawne? Gina gwałtownie wciągnęła powietrze. Jak możesz tak mówić? Bardzo lubiłam wuja Christiana. A poza tym, czy ty wiesz, że ktoś z premedytacją usiłował otruć babunię? To przecież straszne. Przecież powiedziałem, że nie podoba mi się tutaj i dlatego wyjeżdżam. Jeżeli ci pozwolą, czy ty nie zdajesz sobie sprawy, że możesz zostać aresztowany jako podejrzany o zamordowanie wuja Christiana? Wcale mi się nie podoba sposób, w jaki inspektor kary ci się przygląda. Wygląda zupełnie jak kotczający się na mysz. A wszystko dlatego, że w krytycznym momencie opuściłeś hol, by wymienić bezpieczniki i że nie jesteś Anglikiem. Jestem przekonana, że będą usiłowali przypisać ci to morderstwo. Będą potrzebowali dowodów. Walter, boję się o ciebie, wyszeptała Gina. Dlaczego? Powiedziałem ci już, nie zrobią mi niczego bez dowodów. Przez chwilę szli dalej milcząc. W końcu Gina odezwała się. Nie wierzę, abyś naprawdę chciał, bym wróciła z tobą do Stanów? Walter chud nie zareagował. Gina przyglądała mu się przez chwilę, aż wreszcie wybuchnęła. Nienawidzę cię, nienawidzę. Jesteś wstrętny. Okrutny, bezlitosny. Chcesz mnie zostawić po tym wszystkim, co dla Ciebie zrobiłam. Jest Ci zupełnie obojętne, czy mnie jeszcze zobaczysz, czy nie. A więc dobrze. Mnie też jest to obojętne. Byłam głupia wychodząc za Ciebie. Żądam rozwodu i to jak najprędzej. A potem wyjdę za Stefena albo za Aleksa i będę szczęśliwsza, niż kiedykolwiek byłam z Tobą. Mam też nadzieję, że po powrocie do Stanów ożenisz się z jakąś okropną dziewuchą, która zmieni ci życie w piekło. Świetnie, powiedział Walter. Teraz przynajmniej oboje wiemy, na czym stoimy. Panna Marple patrzyła na Ginę i Waltera wracających do domu. Stała na trawniku, w miejscu, gdzie po południu inspektor kary i posterunkowy doczt przeprowadzali swój eksperyment. Głos panny bellewer za jej plecami sprawił, że podskoczyła gwałtownie. Przeziębi się pani, panno marple. Słońce dawno już zaszło. Posłusznie podreptała za panną bellewer w stronę domu. Myślałam o sztuczkach iluzjonistów, powiedziała. Gdy człowiek je ogląda, wydają mu się wręcz nieprawdopodobne, a potem, gdy wiemy już, na czym polega trik, okazują się dziecinnie proste. Chociaż ja do dzisiaj nie potrafię pojąć, w jaki sposób iluzjoniści potrafią wyczarować akwarium ze złotymi rybkami. A czy widziała Pani kiedyś sztuczkę z kobietą przeciętą na pół? Pamiętam, że gdy miałam jedenaście lat, bardzo mnie to fascynowało. A potem natknęłam się w gazecie na artykuł, w którym opisywano, na czym ta sztuczka właściwie polega. Sądzę, że gazety nie powinny zdradzać takich rzeczy. To nie jest w porządku, nie uważa pani? Otóż tak naprawdę to nie jest jedna kobieta, lecz dwie. Widać głowę jednej, ale nogi drugiej. Wszyscy są przekonani, że widzą tylko jedną osobę, podczas gdy w rzeczywistości widzą dwie. Ale ten trik może funkcjonować także w drugą stronę, nie uważa pani? Panna Bellewer obrzuciła swoją rozmówczynię zdumionym spojrzeniem. Do tej pory pannie Marple raczej nie zdarzało się mówić o tu rzeczy. Widocznie morderstwo i to, co się tutaj dzieje, to zbyt wiele dla biednej starowinki pomyślała. Kiedy ogląda się rzeczy tylko z jednej strony, dostrzega się tylko jedną stronę, mówiła dalej panna Marple. Ale kiedy człowiek uświadomi sobie, co jest prawdą, a co z łudzeniem? Wszystkie elementy zaczynają doskonale pasować do siebie. Przerwała na chwilę, a potem zapytała z Czy kari Luis dobrze się czuje? Tak odparła panna Bellever. Teraz już dobrze. Musiało być to dla niej ciężkie przeżycie, gdy dowiedziała się, że ktoś chce ją otruć. Zwłaszcza dla niej, która nigdy nie dostrzegała zła i przemocy. Cari Louis często rozumie to, czego inni nie potrafią pojąć, powiedziała powoli panna Marple. Zawsze tak było. Wiem, co pani ma na myśli, ale tak naprawdę cara nie pojmuje rzeczywistości, nie ma z nią żadnego kontaktu. Tak pani sądzi? Panna Bellewer była lekko zdumiona. Przecież jeszcze nigdy nie spotkałam człowieka, który by rozumiał z rzeczywistości tak niewiele jak cara. A czy nie sądzi pani? Panna Marple urwała w pół zdania, gdyż właśnie mijał je Edgar Lawson. Ukłonił się nieśmiało, odwracając w bok zawstydzoną twarz. Nareszcie sobie uświadomiłam, kogo on mi przypomina. Pewnego młodego człowieka nazwiskiem Leonard Willie. Jego ojciec był dentystą. Ale później zestarzał się, pogorszył mu się wzrok, ręce mu drżały, więc ludzie zaczęli chodzić do syna. Stary Weddy był zupełnie załamany stratą swoich pacjentów. Mówił, że widocznie jest już całkiem do niczego. Lenard, który miał miękkie serce i nie grzeszył przy tym rozumem, zaczął udawać, że pije. Zawsze czuć było od niego łyski, zachowywał się jak pijany i to w czasie. Gdy pacjenci odwiedzali jego gabinet, myślał, że dzięki temu pacjenci wrócą do jego ojca, uważając, że syn nie jest dobrym dentystą. I robili to? Oczywiście, że nie. Stało się dokładnie to, co mógł łatwo przewidzieć każdy obdarzony choć odrobiną zdrowego rozsądku. Wszyscy pacjenci poszli do doktora Reillyego. Tak, wielu ludzi ma dobre serce. Za to ani za grosz rozumu. Poza tym Lenard Weli bardzo źle grał swoją rolę alkoholika. Jego wyobrażenie o zachowaniu się pijanego wcale nie było zgodne z rzeczywistością. Przesadzał też w szczegółach. Zawsze wylewał zbyt wielkie ilości łyski na ubranie. Obie damy weszły do domu bocznymi drzwiami. Rozdział XIX znalazły całą rodzinę zgromadzoną w bibliotece. Atmosfera była wyraźnie napięta. Czy coś się stało? zapytała panna Bellever. Ernie Greg nie pojawił się na wieczornym apelu, odparł krótko Lewis Serockold. Uciekł. Tego nie wiem. Maverick i inni właśnie go oszukają. Jeżeli go nie znajdą, będziemy zmuszeni za**wiadomić policję. Babuniu Gina obdarzyła Cari Luis spojrzeniem pełnym troski babuniu. Wyglądasz na chorą. Jestem bardzo zmartwiona. Biedny, biedny chłopak. Miałem zamiar wypytać go, czy rzeczywiście widział coś wczoraj wieczorem, zaczął Lewis. Wiem o dobrej posadzie dla niego. Chciałem mu złożyć ofertę, a potem wypytać o tamto. Teraz. Urwał. Biedny głupta szepnęła panna Marple. A więc ty też przypuszczasz, że? zapytała cicho pani Serokold. Do biblioteki wszedł Stephen Restarik. Czekałem na ciebie w teatrze, zwrócił się do Ginny. Mówiłaś, że przyjdziesz. Ale co się tutaj właściwie stało? Lewis objaśnił mu w krótkich słowach. Nie skończył jeszcze mówić. Gdy w bibliotece pojawił się dr Maverick, prowadząc ze sobą młodego blondynka o podejrzanie anielskiej twarzyczce. Panna Marple przypomniała sobie, że ten właśnie chłopiec jadł z nimi kolację w dniu jej przyjazdu do Stonggates. "Przyprowadziłem Artura Jenkinsa", powiedział Maverick. "Zdaje się, że on ostatni rozmawiał z er nim." "Posłuchaj, Arturze", zaczął Lewis Serocolt. Chciałbym, abyś nam pomógł. Gdzie jest Erni? Czy to jakiś żart? Nie wiem, Sir. Naprawdę nie wiem. Erni nic nam nie powiedział. Cały czas był zajęty teatrem. Mówił, że ma nowy pomysł dekoracji i że pani Chud i pan Stephen będą zachwyceni. Erni twierdził, że wczoraj wieczorem, po apelu, opuścił budynek instytutu i przebywał na dworze. Czy to prawda? Oczywiście, że nie. Emiełże, jak znud, to urodzony kłamca. Zawsze powtarza, że potrafi wyjść, kiedy tylko zechce że potrafi otworzyć każdy zamek. Ale to nieprawda. Takiemu prawdziwemu zamkowi nie dałby rady. A już z całą pewnością wczoraj wieczorem był w Instytucie to wiem na pewno. Nie mówisz tego wyłącznie po to, Abyśmy Ci dali spokój. Słowo honoru. Artur uderzył się z rozmachem w piersi. Lewis Serokold nie wyglądał jednak na przekonanego. Słuchajcie, odezwał się nagle doktor Maverick, tam chyba coś się stało. Z za drzwi dobiegł odgłos czyichś pośpiesznych kroków. W chwilę później drzwi zostały otwarte gwałtownym pchnięciem i do biblioteki wpadł pan Baumgarten. Był bardzo blady i wyglądał jak ktoś ciężko chory znaleźliśmy ich wyjąkał znaleźliśmy ich to okropne opadł na najbliższe krzesło i otarł pod czoła co pan wygaduje jakich znowu ich zapytała ostrym tonem mildred Strait. pan Baumgarten drżał na całym ciele za sceną powiedział. Głowy mają dosłownie zmiażdżone. Musiała zlecieć ta wielka przeciwwaga. Ernie Greg i Alex Restarik. Obaj nie żyją. Rozdział 20. Przyniosłam ci filiżankę mocnego bulionu, powiedziała panna Marple. Proszę, wypij to natychmiast. Kari Louise podniosła się na swoim wielkim, dębowym, rzeźbionym łożu. Wyglądała jak małe, chore dziecko. Jej policzki straciły zwykły rumieniec, oczy spoglądały bez wyrazu. Posłusznie odebrała filiżankę z rąk panny Marple i zaczęła popijać bulion drobnymi łyczkami. Jej przyjaciółka przysiadła na krześle stojącym obok łóżka. Najpierw Christian powiedziała kari Luisa, teraz Alex i ten biedny, mały, głupierni. Myślisz, że on naprawdę coś wiedział? Nie sądzę odparła panna Marple. Kłamał, bo chciał zwrócić na siebie uwagę, poczuć się kimś znaczącym. Dlatego właśnie twierdził, że coś widział. Tragiczne jest natomiast, że ktoś uwierzył w jego kłamstwa. Carrie Luiz zadrżała. Spoglądała przed siebie, jakby starając się dojrzeć coś, co jest bardzo daleko. Zamierzaliśmy tyle zrobić dla tych chłopców, i naprawdę robiliśmy. Wielu z nich wyszło na łudzi. Mają teraz odpowiedzialne stanowiska. Naturalnie były też wypadki recydywy. Tego nie da się nigdy uniknąć. Warunki, jakie stwarza współczesna cywilizacja, są zbyt skomplikowane dla tych prostych często niedojrzałych charakterów. Słyszałaś może o wielkim planie Louis Otóż zawsze był on zdania, że dawnymi czasy zesłanie uratowało wielu ludzi przed całkowitym stoczeniem się na drogę przestępstwa. Wysyłani za morze złoczyńcy zaczynali w prymitywnych warunkach zesłania zupełnie nowe życie. Lewis pragnął nadać tej idei bardziej współczesną formę. Planował nabycie wielkiej posiadłości ziemskiej, może nawet wyspy i stworzenie tam kolonii, która by się sama utrzymywała. Miało to być miejsce oddalone od cywilizacji, aby uchronić jego mieszkańców przed pokusą ucieczki do miasta i powrotem do dawnego trybu życia. Stworzenie takiej kolonii jest marzeniem Louis, ale zrealizowanie podobnych planów wymaga oczywiście ogromnych nakładów finansowych. Niestety, w dzisiejszych czasach niewielu jest filantropów-wizjonerów. Potrzebujemy drugiego Erika. O! Erik z pewnością odniósłby się do tego planu z entuzjazmem. Panna Marple wzięła do ręki małe nożyczki i obejrzała je uważnie. Co za dziwne nożyczki, powiedziała z dwoma otworami na palce po jednej stronie i z drugim po przeciwnej. Kari Louise drgnęła, jakby nagle przywołana do rzeczywistości. Jej wzrok przestał błądzić gdzieś w dali. Alex ofiarował mi je dzisiaj rano powiedział, że będzie mi teraz łatwiej obcinać paznokcie u prawej ręki. Kochany chłopiec był taki zachwycony tymi nożyczkami. Nie dał mi spokoju, dopóki ich natychmiast nie wypróbowałam. Następnie zebrał starannie wszystkie obcięte paznokcie i zabrał je ze sobą uzupełniła panna Marple. Tak, on. Zaczęła Kari Louise i urwała nagle. Skąd wiedziałaś, Jane? Myślałam o Aleksie. Miał głowę nie od parady. Czy sądzisz? Czy sądzisz, że właśnie dlatego zginął? Przypuszczam, że tak. On jarni. Okropne. Kiedy to się stało? Prawdopodobnie dzisiaj wieczorem między szóstą a siódmą. Po tym jak skończyli pracę na dzisiaj? Tak. Gina była w teatrze tego wieczoru, Walter Hood był w teatrze. Stefano Starik także. Mówił przecież, że poszedł tam po Ginę. Każdy mógł więc. Tok myśli panny Marple został nagle zmącony, gdyż Carrie Louise zapytała nieoczekiwanie. Ile ty wiesz, Jane? Spojrzenia obu przyjaciółek się skrzyżowały. Gdybym tylko mogła uzyskać całkowitą pewność. Powiedziała powoli panna Marple. Sądzę, że jesteś całkowicie pewna, Jane. Co chcesz, abym zrobiła? Zapytała panna Marple z ociąganiem. Kari Luisa opadła na poduszki. Wszystko jest teraz w twoich rękach, Jane. Rób to, co uważasz za słuszne. Zamknęła oczy Jutro. Zaczęła niepewnie panna Marple, będę musiała porozmawiać z inspektorem Karym, o ile oczywiście zechce mnie wysłuchać. Rozdział 21 Tak, panno Marple, powiedział inspektor Kary z lekkim zniecierpliwieniem. Czy moglibyśmy udać się do holu? Inspektor popatrzył ze zdumieniem. Chodzi pani o rozmowę w cztery oczy? Ale przecież tutaj. Rozejrzał się po gabinecie. Nie chodzi mi o rozmowę w cztery oczy. Przede wszystkim chciałam panu coś pokazać. Coś, na co zwrócił mi uwagę Alex Restarik. Inspektor stłumił westchnienie. Wstał i pośpieszył za panną Marple. Czy ktoś pani coś powiedział? Zapytał z wyraźną nadzieją w głosie. Nie odparła. Nie chodzi mi o to, co ktoś powiedział. Sprawa dotyczy raczej pokazów sztuk magicznych. Iluzjoniści często posługują się lustrami i innymi rekwizytami. Nie wiem, czy pan mnie dobrze rozumie. Inspektor Kary nie rozumiał. Spoglądał na pannę Marple i zastanawiał się, czy przypadkiem nie zwariowała. Panna Marple stanęła na samym środku holu i gestem wskazała mu miejsce obok siebie. Niech pan sobie wyobrazi, że to jest scena teatru, panie inspektorze. Rzecz dzieje się tego samego wieczoru, kiedy został zamordowany Christian Gullbrandsen. Pan siedzi na widowni i obserwuje osoby znajdujące się na scenie, panią Sokold, panią Streit, Ginę, mnie i Stefana Restarika. Podobnie jak na prawdziwej scenie, mamy tutaj różne drzwi, przez które przechodzą aktorzy udający się tu czy tam. Gdy jednak siedzi pan na widowni, nie zastanawia się pan wcale nad tym, dokąd oni naprawdę idą. To znaczy, aktor wypowiada kwestię, że idzie do kuchni albo do ogrodu, otwiera drzwi i wychodzi, zaś publiczność widzi za drzwiami fragment odpowiednio pomalowanego tła. W rzeczywistości jednak aktor idzie za kulisy. Gdzie siedzą elektrycy i inni pracownicy techniczni, gdzie pozostali aktorzy czekają na swoje wejście. Innymi słowy, aktor schodzący ze sceny przechodzi w zupełnie inny świat. Przyznaję, że niezupełnie panią rozumiem, panno Marple. Och, ja wiem, że tłumaczę to tak nieporadnie. Proszę po prostu potraktować wydarzenia, jakie się tu rozegrały, jak sztukę teatralną. A Holston Gates jak scenę. Co właściwie znajduje się za sceną, za kulisami. Taras, prawda? Taras, na który wychodzą okna poszczególnych pomieszczeń. Teraz już widzi pan, w jaki sposób dokonano całej sztuczki? Na rozwiązanie naprowadził mnie stary trik z kobietą przeciętą na pół. Z kobietą przeciętą na pół, powtórzył inspektor. Teraz nie miał już żadnych wątpliwości co do stanu umysłu panny Marple. Tak, to taka fascynująca sztuczka. Z pewnością musiał ją pan kiedyś widzieć. W rzeczywistości nie jest to wcale jedna kobieta, tylko dwie. Głowa należy do jednej, a nogi do drugiej. Całość wygląda tak, jakby to była jedna osoba, tymczasem są to dwie osoby. Pomyślałamy sobie, że to może działać i w drugą stronę. Dwie osoby mogą się w rzeczywistości okazać jedną. Dwie osoby mogą się w rzeczywistości okazać jedną, powtórzył inspektor kary bezradnie. Na jego twarzy malował się wyraz desperacji. Dokładnie tak. Oczywiście nie na długo. Ile czasu potrzebował pański sierżant, aby przebiec z parku do domu i wrócić? Dwie minuty i czterdzieści pięć sekund. W rzeczywistości nie trwało to nawet dwóch minut. Co nie trwało nawet dwóch minut. Zwodniczy trik trik, w którym wystąpiło nie dwóch aktorów, lecz jeden. Tam obok, w gabinecie. Z widowni widoczna jest tylko przednia część sceny. Za sceną znajduje się taras z rzędem okien. Cóż prostszego dla jednej z dwóch osób znajdujących się w gabinecie, jak otworzyć okno, przebiec przez taras, te właśnie kroki słyszał Alex Restarik, wejść do domu bocznymi drzwiami, zastrzelić Christiana Gulbramcena i wrócić. W tym samym czasie osoba pozostająca w gabinecie prowadzi głośną rozmowę, używając na przemian to swojego głosu, to naśladując głos wspólnika, wobec czego wszyscy są przekonani że w gabinecie przebywają razem, bo naprawdę przez większość czasu były tam dwie osoby, wyjąwszy ten krótki okres około dwóch minut. Inspektor kary po krótkiej chwili odzyskał zdolność mówienia. Czy pani sugeruje, że to Edgar Lawson zastrzelił Gulbremcena i usiłował otruć panią Serokold? Nie, panie inspektorze. Naprawdę to nikt nie usiłował otruć pani Serokolt. To był fałszywy trop. Morderca wykorzystał fakt, że objawy zapalenia stawów są podobne do objawów zatrucia arszenikiem. Znowu stary tryk iluzjonistów, którzy celowo kierują naszą uwagę na tę, a nie na inną kartę. To było proste. Dosypać trochę arszeniku do butelki ze środkiem na wzmocnienie i dodać kilka linijek do tkwiącego w maszynie listu. Prawdziwym powodem, dla którego pan Gulbrandsen przyjechał do Stonegates, był ten najbardziej prawdopodobny Fundacja Gulbrandcena. Chodziło oczywiście o pieniądze. Załóżmy, że dokonywano tu nadużyć finansowych, nadużyć na wielką skalę. Kto mógł tego dokonać? Tylko jedna osoba. Inspektor Kary otworzył szeroko usta: Lewis wyszeptał tonem pełnym zdumienia. Lewis Serocold powtórzyła pannę Marple. Rozdział dwudziesty Wyjątek z listu Ginny chłód do ciotki i wiedz, droga ciociu Ruth, to był prawdziwy koszmar, zwłaszcza pod sam koniec. Pisałam ci już o tym głupi medgarzela w sonie. Zawsze był tchórzliwy, niczym królik, i gdy inspektor zaczął go przesłuchiwać, załamał się zupełnie i stracił panowanie nad sobą. Wyskoczył przez okno i zaczął uciekać. Biegł jak szalony podjazdem, a gdy stojący tam policjant usiłował zastąpić mu drogę, zawrócił pędem w stronę stawu. Wskoczył do starego, zupełnie już spruchniałego czółna i odbił od brzegu. Oczywiście to było zupełnie bez sensu. Ale jak już mówiłam, Edgar zupełnie stracił głowę. Lewis krzyknął okropnym głosem przecież to czółno jest spróchniałe. I też tam pobiegł. Parę metrów od brzegu czółno zaczęło tonąć i Edgar, który nie umiał pływać, pogrążył się w wodzie. Lewis wskoczył do jeziora i zaczął płynąć w jego stronę. Dopłynął, ale wtedy obaj znaleźli się w niebezpieczeństwie, gdyż zaplatali się w sitowie. Jeden z policjantów obwiązał się liną i wszedł do wody, ale też się zaplątał i trzeba go było wyciągać. Ciotka Mildred powtarzała jak Katarynka, przecież oni się utopią, przecież oni się utopią. A babunia powiedziała po prostu, tak. Nie potrafię ci nawet opisać, jak ona to powiedziała. Jedno, jedyne słowo tak, a przeszywało człowieka niczym miecz. Czy to, co pisze, brzmi głupio i melodromotycznie? Być może, ale tak to właśnie wyglądało. A później, gdy było już po wszystkim, obu wyciągnięto na brzeg, zastosowano sztuczne oddychanie, które nic nie pomogło i inspektor powiedział do babunii, obawiam się, pani Serokolt, że nie ma już żadnej nadziei. Zaś babunia odpowiedziała zupełnie spokojnym tonem, dziękuję panu, panie inspektorze. I popatrzyła na nas wszystkich. Tak bardzo chciałam jej przyjść z pomocą, ale zupełnie nie wiedziałam jak. Jolly miała minę ponurą i zdesperowaną, też nie wiedziała, co mogłaby zrobić. Stephen wyciągnął do babuni obie ręce. Ta cudowna, staroświecka panna Marple wyglądała na zmęczoną i smutną. Nawet Walter był przejęty. Wszyscy tak bardzo ją kochamy i wszyscy chcieliśmy coś dla niej uczynić. Ale babunia powiedziała tylko Mildred, a ciotka Mildred powiedziała Mamo. I poszły obie do domu. Babunia, taka krucha i delikatna, wsparta na ramieniu ciotki Mildred. Do tej pory nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo się obie kochają, nigdy dotychczas nie okazywały tego, ale ta miłość zawsze była między nimi. Gina przez chwilę ssała koniec pióra. Potem dopisała jeszcze. Co się tyczy Waltera i mnie, to wracamy do Stanów, kiedy to tylko będzie możliwe. Rozdział 23. Jak do tego doszłaś, Jane? Panna Marple chwilę zwlekała z odpowiedzią. W zamyśleniu przyglądała się swoim rozmówcom Carrie Louise. Wyglądającej jeszcze bardziej krucho i bezbronnie niż zwykle, a jednocześnie jakby zupełnie nieporuszonej tym, co się wydarzyło. Oraz doktorowi Galbraithowi, biskupowi kromer, starszemu mężczyźnie obójnej, zupełnie białej prynie i łagodnym uśmiechu. Biskupują Cari luis za rękę. Musiał to być dla ciebie wielki ból, moje drogie dziecko. I ogromny szok. Ból tak. Ale szok właściwie nie. Otóż to potwierdziła panna Marple. I to właśnie skierowało mnie na właściwy trop. Wszyscy uparcie powtarzali, że Kari Louis żyje w świecie złudzeń i iluzji, że nie pojmuje otaczającej ją rzeczywistości. Prawda natomiast jest taka, że ty, droga Kari Louis, doskonale pojmujesz rzeczywistość i nie dajesz się omamić złudzeniom, jak to czyni większość z nas. Gdy to sobie uświadomiłam, wiedziałam już, że punktem wyjścia dla mnie musi być to, co ty myślisz i czujesz. Byłaś zupełnie pewna, że nikt nie próbuje cię otruć. I miałaś zupełną rację, nie wierząc w to. Nigdy nie wierzyłaś, by Edgar mógł wyrządzić krzywdę Lewisowi. I znowu miałaś rację. Byłaś przekonana, że Gina naprawdę kocha tylko swojego męża. Nie myliłaś się. Gdy zaczęłam myśleć Twoimi kategoriami, musiałam przyjąć, że wszystko, co odbieraliśmy jako rzeczywistość, było tylko złudzeniem, iluzją mającą służyć bardzo konkretnemu celowi. W podobny sposób iluzjoniści posługują się różnymi trikami, aby odwrócić uwagę widzów. W tym wypadku widzami byliśmy my wszyscy. Alex Restarik domyślił się prawdy, gdyż miał możliwość popatrzeć na całą tę historię z odmiennego punktu widzenia, mianowicie z zewnątrz. Gdy stał z inspektorem na podjeździe i spoglądał w stronę domu, spostrzegł, jaką możliwość stwarzają okna wychodzące na taras. Przypomniał sobie, że przecież tamtego wieczoru słyszał czyjeś kroki. Jednocześnie eksperyment z biegnącym posterunkowym docztem pozwolił mu uświadomić sobie, że często jakieś wydarzenie zajmuje naprawdę niewiele czasu, choć nam może się wydawać, że trwało znacznie dłużej. Zastanawiając się nad tym przypomniałam sobie, że Aleks mówił, iż posterunkowy był bardzo zdyszany. Lewis Serokolt otwierając tamtego wieczoru drzwi swojego gabinetu też był zasapany. Bo właśnie przed chwilą biegł. Ale najważniejszym punktem zaczepienia była dla mnie osoba Edgara Lawsona. Zawsze miałam wrażenie, że w jego przypadku coś się nie zgadza. Wszystko, co mówił i robił, odpowiadało temu, czego się po nim spodziewano, a jednak w jakiś sposób nie był prawdziwy. Bo w rzeczywistości był zupełnie normalnym młodym człowiekiem, który tylko udawał schizofrenika i trochę jak to się często zdarza. Przesadził w odgrywaniu swojej roli. Był zbyt teatralny. Całość była dokładnie przemyślana i starannie zaplanowana. Lewis musiał się domyślać, że podczas swojej ostatniej wizyty Christian Gulbransen nabrał pewnych podejrzeń. A znał go na tyle dobrze, aby wiedzieć, że ów nie spocznie tak długo, dopóki się nie upewni, czy jego podejrzenia są usprawiedliwione, czy nie. Tak, Christian był dokładnie taki, jak mówisz wtrąciła Carrie Lewis. Był powolny i pedantyczny, ale bardzo dociekliwy. Nie wiem, co mogło wzbudzić jego podejrzenia. Ale natychmiast zaczął badać całą sprawę i najwidoczniej doszedł prawdy. Mam wyrzuty sumienia, odezwał się biskup, że nie dosyć dokładnie wypełniałem swoje obowiązki kuratora. Nikt od księdza nie oczekiwał, że będzie się ksiądz znał na finansach. To była domena zmarłego pana Gilfoja, odparła Carrie Louise. Ale po jego śmierci Lewis, dzięki swojemu doświadczeniu, stanął na czele kuratorium i to uderzyło mu do głowy. Jej blade policzki poróżowiały nagle. Lewis był naprawdę wielkim człowiekiem. Był prawdziwym wizjonerem i wierzył, że swoje wielkie idee mógłby urzeczywistnić dzięki pieniądzom. Nie pożądał pieniędzy dla nich samych, nie był chciwy w potocznym znaczeniu tego słowa. Pragnął poczucia potęgi i mocy, jakie daje posiadanie pieniędzy. Pragnął wydawać je, by czynić dobro. Chciał być Bogiem, dodał doktor Galbraith. Jego głos brzmiał bardzo poważnie. Zapomniał, że człowiek jest jedynie skromnym narzędziem w rękach stwórcy a więc udowodniono, że sprzeniewierzył majątek fundacji? Zapytała panna Marple. Nie tylko to odparł biskup z ociąganiem. Niech ksiądz wszystko opowie. Jane to moja przyjaciółka, powiedziała Carrie Louise. Lewis Serocold był swego rodzaju geniuszem finansowym, rozpoczął biskup. Już w młodości opracował różne metody popełniania nadużyć finansowych, praktycznie nie do udowodnienia. Wówczas nie robił z nich żadnego użytku, traktując swoje zainteresowania jako czysto akademickie studia. Ale później, gdy już poznał ile możliwości daje człowiekowi posiadanie wielkich sum pieniędzy, przeszedł od teorii do praktyki. Do dyspozycji miał świetny materiał. Spośród wychowanków instytutu dobrał sobie małą grupkę pomocników, Wszyscy mieli instynkty przestępcze, lubili hazard i przygodę i byli inteligentni. Nie zbadaliśmy jeszcze tego dokładnie, jedno jest już pewne, ta mała grupka wybrańców otrzymywała od Luis zupełnie specyficzny rodzaj wykształcenia. Potem chłopcy, dzięki poparciu Luis, byli zatrudniani w różnych przedsiębiorstwach. Działając według jego wskazówek, fałszowali księgi, defraudując spore sumy. Słyszałem, że było to tak skomplikowane, że fachowcy będą się teraz biedzić całymi miesiącami, zanim to wszystko rozwikłają. W każdym razie Lewis nagromadził w różnych bankach i oczywiście na różne nazwiska ogromne kwoty. Mógłby nawet urzeczywistnić swój plan stworzenia zamorskiej kolonii dla młodocianych kryminalistów. To było jego marzenie, które tylko w ten sposób mogło przeistoczyć się w rzeczywistość, powiedziała Carrie Louis. Tak, mogło. Ale Lewis Serokold posłużył się nieuczciwymi metodami i Christian Gulbransen odkrył to. Był wstrząśnięty, zwłaszcza gdy sobie uświadomił, co by oznaczało dla ciebie, droga Kari Louise, ujawnienie tych faktów i późniejsze śledztwo. Dlatego pytał mnie, czy mam zdrowe serce i zdawał się poruszony moim stanem zdrowia. Nie mogłam tego zrozumieć. Gdy Lewis wrócił z Liverpoolu, Christian spotkał się z nim przed domem i powiedział mu, że wie o wszystkim. Lewis przyjął to zupełnie spokojnie. Obaj zgodnie postanowili, że przede wszystkim trzeba oszczędzić Kari Luis. Christian oznajmił, że napisze do mnie, abym jako kurator instytutu przyjechał przedyskutować z nimi całą sprawę. Oczywiście Lewis Rokold już od dłuższego czasu był przygotowany na możliwość wykrycia jego oszustw, wtrąciła panna Marple. Wszystko sobie dokładnie zaplanował. Dlatego ściągnął do Stonegate z tego młodego człowieka, który grał rolę Edgara Lawsona. Oczywiście Edgar Lawson to postać autentyczna, jego rejestry rzeczywiście są w rękach policji. Fałszywy Edgar dokładnie wiedział, co ma robić. Aby zapewnić Lewisowi, alibi na krytyczny czas miał odegrać rolę schizofrenika, ofiarę manii prześladowczej. Także kolejny krok był z góry zaplanowany. Przecież tylko od Louis wiemy, czego dotyczyła jego rozmowa z Christianem Gulbremsenem. Potem wystarczyło tylko dopisać kilka linijek do tkwiącego w maszynie listu. Lewis uczynił to czekając na przybycie policji. Dodanie arszeniku do mikstury wzmacniającej też nie było żadną sztuką. Tobie, Cari Luis, nie groziło najmniejsze nawet niebezpieczeństwo. Lewis czuwał, abyś nie zażyła lekarstwa. Dodatkowym punktem były czekoladki, które oczywiście początkowo wcale nie zawierały trucizny. Lewis zastąpił kilka dobrych czekoladek zatrutymi dopiero w momencie przekazywania ich inspektorowi Carrie emu. Aleks odgadł to wszystko zauważyła Kari Louise. Tak. Dlatego zebrał starannie twoje obcięte paznokcie. Badając je można było stwierdzić, czy rzeczywiście od dłuższego czasu przyjmowała się arszenik. Biedny Aleks. I biedny Ernie. W ciszy, jaka teraz nastąpiła. Wszyscy pomyśleli o Christianie Gulbramcenie, Aleksie Restariku i młodym Ernim, a także o tym, jak szybko morderstwo potrafi zdeprawować człowieka. Jednak Lewis sporo ryzykował, czyniąc Setgara swojego wspólnika zauważył biskup. Nawet jeśli miał nad nim taką władzę. Kari Louis potrząsnęła głową. To nie była kwestia władzy. Edgar był bardzo przywiązany do Louise. Tak powiedziała panna Marple zupełnie niczym Leonard Willy do swojego ojca. Często zastanawiałam się. Zrobiła taktowną pauzę. Przypuszczam, że rzuciło ci się w oczy podobieństwo, powiedziała Carrie Louise. Wiedziałaś przez cały czas. Domyśliłam się. Wiedziałam, że Lewis miał liaison z pewną aktorką. W czasach, kiedy jeszcze nie znaliśmy się, sam mi o tym opowiadał. Nie było to nic poważnego. Ta kobieta była zwykłą poszukiwaczką przygód i nie zależało jej specjalnie na Lewisie. Ale jestem przekonana, że Edgar był jego synem. Tak, potwierdziła panna Marple, to wszystko tłumaczy. I na koniec oddał za niego swoje życie, powiedziała Carrie Louise, patrząc błagalnie na biskupa. Bo przecież uczynił to. Cieszę się, że taki właśnie był jego koniec. Ofiarował swoje życie w nadziei, że ocali życie syna. Ludzie, którzy potrafią być bardzo dobrzy, potrafią być jednocześnie bardzo źli. Zawsze wiedziałam, że ta prawda dotyczy także Luis. Ale on kochał mnie i ja także go kochałam. Czy ty? Czy ty podejrzewałaś go od samego początku? Nie. Zmyliła mnie ta historia z Arszenikiem. Wiedziałam, że Lewis nigdy by tego nie zrobił, a z listu Christiana wynikało zupełnie jednoznacznie, że ktoś usiłuje mnie otruć. Czułam się zagubiona doszłam do wniosku, że wszystko, co sądziłam dotychczas o ludziach, musi być błędne. Ale gdy zginęli Alex i jarni, zaczęłaś już podejrzewać? Tak. Byłam pewna, że nikt, oprócz Luis, nie odważyłby się tego zrobić. Zaczęłam się obawiać, do czego jeszcze mógłby się posunąć. Kari Luis zadrżała. Podziwiałam Luis. Podziwiałam jego. Jak mam to nazwać? Dobroć, tak, jego dobroć. Ale wiem, że gdy ktoś jest dobry, powinien także być pokorny. Doktor Galbraith powiedział miękko. I to jest właśnie ta cecha, którą zawsze podziwiałem w tobie, droga Kari Louise. Jesteś dobra i pokorna jednocześnie. Kari Louise otworzyła szeroko swoje niebieskie niewinne oczy. Ależ ja nie jestem ani specjalnie mądra, ani dobra. Jedyne, co potrafię, to dostrzegać dobroć innych ludzi. Droga Kari Louise powiedziała panna Marple. Epilog. Myślę, że babuni doskonale się ułoży z ciotką Mildred, powiedziała Gina. Ona nie sprawia już wrażenia takiej. Jak mam to powiedzieć? Takiej dziwnej, rozumie pani. Tak, rozumiem potwierdziła panna marple. Woli i ja za dwa tygodnie wracamy do Stanów. Gina popatrzyła sukosa na męża. Postaram się zapomnieć o Stone Gates, o Włoszech. O mojej młodości i przekształcę się w stuprocentową amerykankę. Nasz pierwszy syn będzie się nazywał Walter junior. Jaśniej już nie mogę się wyrazić, prawda, Woli? Z pewnością Kasiu powiedziała panna Marple. Walter chud z pobłażaniem uśmiechnął się do starszej damy i poprawił łagodnie. Gina, nie Kasia. Ale Gina roześmiała się. Panna Marple doskonale wie, co mówi. Lada moment nazwie Cię Petruchiem. Myślę, powiedziała panna Marple, zwracając się do Waltera, że działałeś bardzo mądrze, mój drogi chłopcze. Słowem, jesteś dla mnie wymarzonym mężem, mu zupełniła Gina. Panna Marple spoglądała to na jedno, to na drugie. Jak to miło pomyślała mieć przed sobą parę młodych. Tak bardzo w sobie zakochanych ludzi. I Walter Hood jest taki odmieniony. W niczym nie przypomina tamtego ponuraka, którego spotkałam tu pierwszego dnia. Wydwoje zaczęła przypominać mi. Ale Gina zerwała się ze swojego miejsca i łagodnym, lecz zdecydowanym ruchem położyła jej dłoni na ustach. Nie, zawołała Niech pani nic nie mówi. Boję się tych pani porównań. Zawsze tkwi w nich jakieś ukryte żądło. Pani jest prawdziwą wiedźmą, panno Marple. Zamyśliła się. Kiedy pomyślę, że pani, ciotka Ruth i babunia byłyście kiedyś młode, jakie mogłyście wtedy być jakoś zupełnie nie potrafię sobie tego wyobrazić. Nie przypuszczam, abyś potrafiła skwitowała pannę Marple. To było tak dawno temu. koniec czytał Jacek.